Siema, z tej strony Krychow, witam w trzecim odcinku na kanale. Dzisiaj sobie zaczniemy klasycznie od wyników z poprzedniego filmiku na 5 koła, a wygranym jest House typ ID 154721. No to co, widzimy się już na serwerze. Widzimy się już na serwerze, House tego niestety z nami nie ma, ale klasycznie masz 24 godziny od publikacji tego odcinku na odebranie, na zgłoszenie się po nagrodę. No, chciałbym wam pokazać też moje LPU, taki bardziej persona od kodu jeżdżenia. Jest to Fortuna 1.6, w tle widzicie pewnie, zaraz będziecie widzieli jak ją tuninguję, bo niestety nie podobał mi się poprzedni tuning, ale co, jest atrapa nitro, jest pomarańczowy licznik. Myślałem sobie, żeby zrobić projekt, chociaż nie wiem, ale no Fortunka to jest dla mnie jedno z najładniejszych autek na serwerze, no i myślę, że może coś jednak z tego wyjść. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że jestem po live, za który bardzo, bardzo chciałbym wam podziękować, bo była masa donate'ów, zarobiłem ponad 55 tysięcy na live, było mega pozdrowień i po prostu było fajnie, była miła atmosfera i osób też nie było mało, bo chyba 14 maksymalnie było. Chciałbym was zaprosić na więcej live'ów, żebyście wpadali. I jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że Fortuna, którą przed chwilą widzieliście, niestety została sprzedana. Też mi jest smutno, myślałem, że zrobimy jakiś projekcik, ale sprzedałem ją za 8 tysięcy więcej, ale za to kupiłem naprawdę porządne auto. Zresztą zobaczycie zaraz. Fortuna sprzedana, 230 tysięcy na moim koncie. Myślę, że z Zion 1.6 Full UP z LPG rantami chyba i z licznikiem to będzie spoko autko do pojeżdżenia. Jeżeli się spodoba, oczywiście sprzedam. Chociaż nie ukrywam, że z Ziona chciałem od początku jego istnienia, powiedzmy. No i po prostu myślę, że jakieś fajne odcineczki z niego wlecą. Czekamy ofertę od gracza Kubale, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję za możliwość kupienia tego autka z Zion 1.6. Jeszcze się upewnimy w razie czego. No i dziękuję tobie Kubal. Na moim koncie 18 tysięcy i się widzimy jak już będę przy Zionie i ewentualnie będę go tuningował na swoje. Tak się prezentuje już nasz Zion, jest spoko myślę, zmienimy na pewno kolor i w sumie miałem inny pomysł na Ziona z innym licznikiem, ale nie ukryłem, że nie jest mi szkoda kasy aktualnie, więc myślę, że zostawimy taki licznik, no i co? Jedziemy właśnie zmienić felgi na twisty. Pieniądze zapłacone, felgi zdemontowane. Mamy też twisty. Myślę, że auto będzie się spoko prezentowało, zaraz zmienimy kolorek. I co, się widzimy przy zmianie kolorku i będziemy się powoli żegnać. Jak widzicie, tak wygląda finalne autko, takie coś wymyśliłem, bo myślę, że nie ma sensu zmieniać licznika i po prostu skomponowałem kolory tak, żeby się nie gryzły. Wstawimy tutaj zapewne czerwone lampy kiedyś w przyszłości, jeżeli nie sprzedam tego autka. No i myślę, że to wszystko, że podziękowałem za live oczywiście. Dziękuję też za wszystkim, do wszystkich po prostu, którzy wysłali donaty poza live'em. No i co? Myślę, że to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.